Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Making of Arena. Dzisiaj przyjrzymy się międzynarodowej wystawie psów, która ma miejsce w PreZero Arenie Gliwice już drugi raz. No i będzie to materiał pełen słodkich oczek, puchatych łapek i merdających ogonków. Zapraszam bardzo serdecznie. Myślę, że każdy z nas może kojarzyć wystawy psów bardzo różnie. Jedni pozytywnie, drudzy negatywnie, ale cieszę się, że powstał ten materiał, bo myślę, że u niektórych może on trochę poszerzyć wiedzę. Myślę, że on mnie poszerzył. No a innych wprowadzi tak naprawdę w temat i pokaże, jak naprawdę wygląda wystawa psów od kulis. Ten materiał jest dla mnie o tyle wyjątkowy, że pokazuje event z całkiem innej perspektywy niż inne materiały w tej serii, ponieważ ten materiał pokazuje go z perspektywy Waszej, czyli uczestników. Tym razem postanowiłam zaprosić gościa, czyli panią Elwirę, która myślę, że najlepiej sama o sobie opowie w najlepszy sposób, ponieważ ilość jej stanowisk i tytułów jest bardzo długa, ale myślę, że to tylko pokazuje, jak bardzo profesjonalną osobą jest w swojej dziedzinie. Nazywam się Elwira Swadźba, jestem hodowcą rasy Doberman i Skiperkę. Psami zajmuję się od 30 lat, w tym roku dokładnie będzie jubileusz. Dodatkowo jestem szkoleniowcem, jestem instruktorem szkolenia psów ze Związku Kynologicznego w Polsce i dodatkowo jeszcze prowadzę hotel dla zwierząt. Więc Dobermany są ze mną już od 30 lat. Skiperkę to jest nowa rasa, która ze mną zamieszkała w tej chwili od 2 lat, więc to jest pewna nowość. Tak jak wspomniałam wcześniej, pani Elwira hoduje dwie rasy, piesków jest to Doberman oraz Skiperkę. Dlatego pomyślałam, że fajnie będzie, jeśli pokażemy Wam krótką charakterystykę tych piesków. Jeżeli chodzi o Dobermany, to są to psy wymagające dosyć sporo aktywności. To jest pies temperamentny, który wymaga zarówno wybiegania, jak i też zmęczenia psychicznego. Bardzo lubi aktywnie uczestniczyć z aktywnym właścicielem, czyli lubi trenować, lubi wszelkiego typu sporty, czy bieganie, czy towarzyszenie właścicielowi przy jakichś pracach typu nose working, czy pracy z pozorantem. Bardzo chętnie współpracuje z człowiekiem i jest bardzo nastawiony na kontakt z tym człowiekiem. Są takie memy w internecie, że jeżeli już zostałeś właścicielem Dobermana, to w tej chwili już nawet nie pójdziesz do toalety sam i to się dokładnie potwierdza. Doberman jest ekstremalnie towarzyszącym psem. Ja generalnie tego mema wcześniej nie znałam, ale zrobiłam pewny research i zapraszam Was na krótki przegląd memu z Dobermanem. Going to the toilet while living with a Doberman hashtag Velcro dog. Generalnie gdzieś w sieci często krążą takie materiały, gdzie ludzie przygotowują się tygodniami przed wystawą, czeszą te psy, gdzieś układają im wałki na głowy i różne inne cudawianki oraz furmanki. Dlatego ja zapytałam, jak w ogóle wyglądają przygotowania do takiej wystawy, czy jest to czasochłonne w przypadku tych dwóch ras, bo wiadomo, że przygotowanie każdej rasy wygląda troszkę inaczej. Jeśli chodzi o wymaganie włosów czy szaty, dla Dobermana to oczywiście jest to znikomy problem ze względu na to, że włos jest bardzo krótki, bez podszerstka, więc przed wystawą wystarczy go wykąpać, przetrzeć chusteczką typu Johnson's Baby i pies już jest przygotowany do wystawy. Natomiast jeśli chodzi o Skiperkę, są to niewielkie psy, ale bardzo temperamentne, dorównujące absolutnie temperamentem Dobermanowi. Też bardzo nastawione na kontakt z człowiekiem, towarzyszące silnie człowiekowi w jego aktywnościach. Fajnie dostosowujące się też do trybu życia rodziny. Zarówno
doskonale dogadują się z dziećmi, lubią dzieci, jak i z osobami starszymi, przejmują jakby tryb życia właściciela, ale z natury są to psy temperamentne, z dużym popędem łowieckim. Często zdarza mi się, że gdzieś z pola przynoszą jakieś myszy do domu. Jeśli chodzi o szatę, to już jest włos troszkę bardziej obfity. Trzeba częściej czesać tego psa, aniżeli tylko przed wystawą, więc powiedzmy no, raz w tygodniu trzeba dosyć dobrze futro przeczesać. No, przed wystawą oczywiście wykąpać, dobrze napuszyć. No i to tyle. Jeżdżenie na wystawy i w ogóle hodowla psów nie wydaje się bardzo takim powszechnym zajęciem, dlatego zaciekawiło mnie, jak ta historia tak naprawdę zaczęła się u pani Elwiry. Zaczęło się tak, że w ogóle wymusiłam na rodzicach pierwszego psa. Dostałam za to, że dostanę się do dobrego liceum. Mogłam sobie wybrać dowolną rasę. Co prawda to był Doberman i moja mama wtedy troszkę kółka na czole mi rysowała, czy ja jestem przekonana, że na pewno chcę taką rasę. Natomiast byłam nieugięta, zdecydowałam się na Dobermana. Rodzice dotrzymali słowa, kupili mi pierwszą suczkę. I tu już złapałam bakcyla, bo trafiłam na bardzo fajnego hodowcę, który też się fajnie zajmował tymi psami, czyli i szkolił, i wystawiał, i już razem z nią od razu poszłam na szkolenie i na tym szkoleniu zostałam później już jako instruktor szkolenia przez najbliższe 18 lat, dokładnie w tym pierwszym macierzystym ośrodku. A poszłam na pierwszą wystawę z młodą suczką w klasie młodzieży i później jeździłam właściwie kilka razy, 2-3 razy w miesiącu na różne wystawy, najpierw pobliskie, a później już coraz dalej, łącznie z tym, że za granicę. No złapało się bakcyl. Jak się raz gdzieś wygra, drugi raz wygra, coś tam, poznaje się ludzi, można porozmawiać fajnie z ludźmi, powymieniać się doświadczeniami. No świat kynologiczny jest taki dosyć fajny, no tu są sami pasjonaci. Raczej wszystkich nas łączy i sympatia, czy miłość do poszczególnych ras, ale generalnie do kynologii jako takiej w ogóle. I myślę, że tutaj jedno z najbardziej kontrowersyjnych pytań tego filmiku, czyli po co? Po co tak naprawdę nam te wystawy? Czy da się tak naprawdę na przykład z tego utrzymać? Czy jest z tego jakiś zysk i co daje pieskowi wygrana? Bardzo często pytają się mnie osoby, czy dostaję gratyfikacje finansowe, czy jakieś nagrody za zwycięstwo. Otóż nie. Za zgłoszenie psa na wystawę trzeba samemu zapłacić, więc za uczestnictwo w takiej imprezie się płaci. Natomiast jeśli chodzi o to, co daje zwycięstwo. Zwycięstwo daje to, że oprócz satysfakcji, to dostaje potwierdzenie właściciel, że jego pies jest jak najbardziej zbliżony do wzorca napisanego przez jakiegoś założyciela, czy osobę, która stworzyła daną rasę. Czyli po to jeździmy na wystawy, żeby i po to hodujemy psy, żeby maksymalnie zbliżyć się do danego wzorca konkretnej rasy. I im wyższa lokata, tak oczywiście powinno być, im wyższa lokata na wystawach, tym powiedzmy pies jest bardziej zbliżony do tego idealnego wzorca psa właściwie bez wad. Oczywiście nie ma psów bez wad, zawsze coś tam się gdzieś zdarzy. Niemniej jednak wszyscy hodowcy dążą do tego, żeby ten pies był idealny. I oczywiście im pies ma więcej tytułów, im jest bardziej utytułowany, tym powiedzmy możemy powiedzieć, że jest takim bardziej takim bardzo dobrym reprezentantem danej rasy, co później powiedzmy przekłada się na szczenięta, czyli najlepsze egzemplarze w rasie powinny być kojarzone po to, żeby wyhodować znowu jak najbardziej zbliżone szczenięta do tego wzorca. No i na tym jakby podlega cała praca z tymi psami, czyli zarówno eksterior, czyli ten wygląd psa bierzemy pod uwagę, jak i jego cechy charakteru. Oczywiście również zdrowie, bo w tej chwili to zdrowie jest bardzo ważne przez to, że niektóre rasy dosyć cierpią na różne rasy. Odpowiedzialny hodowca zwraca uwagę, robi testy, badania takie, żeby wykluczyć ewentualne choroby, które są dla danej rasy, powiedzmy, zagrożeniem. To była pani Elwira, a ja bardzo serdecznie Was zapraszam do sprawdzenia działalności pani Elwiry, tego co robi. Oczywiście wszystko pozostaje w linkach. Pieski pooglądaliśmy, a teraz zobaczcie, jak cały event wyglądał w 30 sekundach.
W tym materiale było trochę mniej o zespole Pre-Zero Arena Gliwice, trochę mniej o powstaniu tego konkretnego eventu, ale myślę, że on uchwycił bardzo ważny element w tym wszystkim, w organizowaniu wydarzeń, czyli to, po co tak naprawdę to robimy, bo robimy to dla Was. Zapraszam Was, moi drodzy, na kolejny materiał, który będzie miał publikację za 2 tygodnie. Tam już będzie trochę więcej o nas, o zespole i o tym, jak organizujemy koncerty. Zdarzy Ci się, Was pierwsze miejsce.